swój urząd zarządu w Ewy Kopacz. I to też nie miał przecież łatwo. On praktycznie był tym, nazwijmy to takim taranem, który rozbił tamten układ. No, układ, który, jak wiemy, no, w wielu aspektach funkcjonował patologicznie i musiał to wziąć na siebie i wytrzymać ten napór pierwszy. I tu dodajmy, panie profesorze, że w zasadzie jedno z pierwszych wystąpień jeszcze prezydenta elekta była prośba do ówczesnego obozu rządowego PO-PSL, żeby nie przeprowadzali do wyborów jesiennych zmian ustrojowych, dlatego że no, różnie może być z wyborami parlamentarnymi, żeby nie trzeba było pewnych rzeczy odkręcać. To była prośba prezydenta elekta wówczas, oczywiście nie posłuchana przez ówczesny obóz. Tak, a później mieli pretekst, możemy mówić, że ten prezydent, czy ten nowy obóz władzy łamie konstytucję. To wszystko jak gdyby było przygotowywane, wydaje się, wcześniej. Cały ten ruch totalnej opozycji. No ale no, to wszystko trzeba było wytrzymać. To też od strony takiej psychicznej nie jest ani łatwe, ani miłe, prawda? Więc tu są te duże zasługi. Natomiast oczywiście w tej chwili ten obóz opozycyjny chciałby tę sprawę rozgrywać między prezydentem a samym rządem, czy większością parlamentarną. Znaczy, patrząc obiektywnie, i sam prezydent jest potrzebny PiS-owi czy prawicy polskiej i odwrotnie. Tutaj jest ta symbioza. Oczywiście nastąpiła różnica zdań przy ocenie tych ustaw o sądownictwie. W tej chwili wszyscy czekają na projekty, które ma złożyć Kancelaria Prezydenta w tym zakresie. I tu rzeczywiście, jeśli tę sprawę da się sensownie, logicznie, a zarazem merytorycznie, poprawnie rozstrzygnąć, to wszystko może spalić na panewce. Natomiast uzysk z tego jest jednak taki, że już praktycznie ucichły te głosy mówiące, że Andrzej Duda to jest tylko i wyłącznie, jak mówili na posyłki Jarosława Kaczyńskiego, absolutnie tutaj widać tę podmiotowość Pałacu Prezydenckiego, mocno zamanifestowaną w tych decyzjach, co oczywiście mogło, czy może rodzić zagrożenia, tak jakichś konfliktów czy podziałów, no ale może być takim jakimś chwilowym kryzysem, który wcale nie musi się tak źle skończyć. Pan prezydent bardzo też w czasie kampanii wyborczej mówił o tym, że będzie troszczył się o bezpieczeństwo Polaków. Tutaj pan profesor wymienił no, między innymi szczyt NATO, wzmocnienie flanki wschodniej, niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 2% budżetu jako nieliczny z członków NATO przekazujemy PKB na obronność. Pan prezydent jest za tym, żeby do 2030 roku to było aż 2,5%. Jakie jeszcze, panie profesorze, widzi pan plusy i ewentualne minusy związane z tymi dwoma latami w zakresie bezpieczeństwa, ale także może bezpieczeństwa takiego, powiedziałbym, wizerunkowego w związku z Unią Europejską, w związku z uchodźcami, z łamaniem traktatów choćby przez Niemcy, gdy Angela Merkel, łamiąc traktaty, zaprosiła imigrantów do Europy? No, pamiętajmy o tym, że gdyby rząd prawicowy miał konieczność współpracować, być w relacji z prezydentem z przeciwnego obozu, to wiele, a może nawet większość tych reform, a zarazem celów politycznych byłoby nie do zrealizowania. Praktycznie tych rzek wszelakich byłoby więcej. Taki prezydent stanąłby na czele obozu protestu i co więcej, taki prezydent no, mógłby funkcjonować, jak dzisiaj funkcjonuje Donald Tusk w Unii Europejskiej, kiedy miast bronić interesu polskiego no, w dużej mierze zachęca, czy też jego głos współbrzmi z głosem Timmermansa i jemu pokrewnych. Więc zwróćmy uwagę, że jak ważną rzeczą jest, jeśli mówimy o tych reformach różnych, tych zmianach istotnych, jak ważną rzeczą i jak mówię, ważną rolę odegrał Andrzej tutaj i to tylko można to zrozumieć wtedy, gdybyśmy sobie
uruchomili wyobraźnię i mogli zdiagnozować, co by było, gdyby prezydentem był Bronisław Komorowski przy tej władzy. To byłaby sytuacja niezwykle trudna, niezwykle taka przy zaangażowaniu zagranicy wręcz dramatyczna i cała nasza scena polityczna nie spierałaby się o to, czy tak reformować sądownictwo, czy owak, ale byśmy mieli do czynienia z taką wojną na górze kompletną. Więc w tym względzie trzeba to czytać. Natomiast w tych przykładach, o których ojciec mówił, tak istotnych, bo jednym z takich filarów naszego sporu z tym zewnętrznym światem brukselskim czy berlińskim jest kwestia uchodźców, to nieprzyjmowanie uchodźców jest jednym z powodów tego, że chcą nas sądzić i odbierać nam fundusze. I to, co ciekawe, te państwa, czy te rządy, które były współodpowiedzialne, czy odpowiedzialne, mówimy o państwach, no bo pamiętamy, że jesteśmy teraz już w sporze innego typu, no, że oskarża nam się o faszyzm, oskarża nas się o dyktaturę, a odszkodowania drogowojenne nie zostały wypłacone. I to dobre jest pokazanie całej tej perspektywy, kto za to odpowiada i kto komu winny jest pieniądze i nie tylko pieniądze. To jest sytuacja, gdzie tutaj Pałac Prezydencki staje równo z rządem. I to są niezwykle ważne kwestie, czyli obrony tego, co się dzieje z bezpieczeństwem państwa, również w sferze polityki imigracyjnej. To porozmawiajmy teraz o tym, co usłyszeliśmy na ostatnich nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele, mianowicie o dwóch innych politykach, którzy mieli także ambicje prezydenckie. To nam się wpisze może w pierwszą część rozmowy. Pamiętamy, Radosław Sikorski startował z Bronisławem Komorowskim w prawyborach w Platformie, bo chciał być prezydentem, ale także Radosław Sikorski diagnozuje w tej rozmowie, że Grzegorz Schetyna miał mieć ambicje bycia prezydentem. Mówił tak, marzy mu się zostanie szefem unijnej dyplomacji i powrót do Polski w 2020 roku na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Panie profesorze, to znaczy to był rok 2014, kiedy te rozmowy się odbywały i zostały podsłuchane. To znaczy, że Radosław Sikorski żył w jakimś takim trochę swoim świecie, bo pamiętamy, że to on miał zastąpić chyba, jeśli dobrze pamiętam, Catherine Ashton na stanowisku szefa unijnej dyplomacji. Mówiono, że i Donald Tusk tutaj gdzieś się pojawia, ale może Donald Tusk celuje wyżej. Okazuje się, że i Grzegorz Schetyna może miał takie ambicje, a w tym czasie Tusk kiwał Sikorskiego, podlizując się Angeli Merkel. Sikorski chyba miał zbyt duże ambicje w relacji do tego, jakie były jego możliwości. Również dlatego, że był troszkę takim sztucznym przeszczepem do Platformy. Pamiętajmy, że jego przeszłość polityczna to jest bycie również ministrem w tych pierwszych rządach pisowskich. Natomiast ambicje duże, jakieś tam próba grania własną osobą, ale bardzo słabe jednak zaplecze takie partyjne. Nie miał swojego środowiska na tyle silnego, żeby mógł oprócz pewnego markowania siły coś zdobyć. Donald Tusk z kolei w tym czasie o tyle miał lepsze rozeznanie, że patrzył swoją klęskę swojego obozu, swojej platformy i wydaje się, że uciekł z tego chwiejącego się czy tonącego okrętu. Przygotował sobie taką niemiecką szalupę, która go do Brukseli dowiezie. I to mu daje dzisiaj pewne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko socjalnego, materialnego, ale politycznego. Tam go wybrano wbrew woli czy głosowi rządu polskiego, co w ogóle jest kuriozum, ale to też ilustruje fakt, jak ta Unia funkcjonuje. Więc w tym względzie tam sobie spokojnie funkcjonuje, natomiast ci, którzy zostali w kraju, mają problemy. Problemy również wynikające z ujawnienia tych kolejnych taśm, bo tam jest pewna ilustracja wewnętrznych konfliktów, wzajemnej jakiejś pogardy też poszczególnych frakcji i konkretnych polityków Platformy. Pokazuje to jednak,
był to obóz taktycznie związanych ludzi, którzy mają pewną wizję swojej własnej kariery, swojego interesu, bez większej idei, która by spajała do tych wszystkich graczy. W związku z czym to Donald Tusk w odpowiednim momencie umiał tę karierę swoją pokierować. No Radosław Sikorski wydaje się pogrążany choćby tymi taśmami i jego przyszłość polityczna bardzo marnie wygląda. A czy Grzegorz Schetyna jest także pogrążony tymi taśmami? Mam na myśli oczywiście pogrążenie wizerunkowe, no bo jeżeli Radosław Sikorski z prezesem, co ciekawe też PKN Orlen, byłym prezesem Jackiem Krawcem, taki rysopis, taki rys charakterologiczny podają Grzegorza Schetyny. Grzesiu boczkiem, a jak przychodzi co do czego, to tchórzy, knajacki styl lwowskiego żulika, co tu jeszcze, zero kreatywności, idealny numer dwa, taki knajacki styl trochę, to jest za mało na premiera, on nie czaruje ludzi, Grzegorz niczego z tego nie ma, Schetyna nie ma umiejętności przemawiania, to jest kwestia jakości ludzi, których masz wokół siebie, no i totalna krytyka związana ze stanowiskiem szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, że w zasadzie chodziło o gabinet i o to, żeby miał swoją pieczarę, a nie żeby coś robił. No, Grzegorz Schetyna jest dzisiaj cieniem pani premier. On założył gabinet cieni. On się co środę spotyka z cieniami ministrów jako ewentualny kandydat na premiera w nowym rządzie, gdyby PO udało się obalić Prawo i Sprawiedliwość. No ale się okazuje, że Grzesiu niczego takiego nie ma. To nie musi być cios ostateczny dla Grzegorza Schetyny, że on straci władzę w Platformie, bo to jest jednak w dużym stopniu autokompromitacja tego środowiska Sikorskiego czy Tuska, bo to oni atakują w ten sposób Schetynę. On jest jak gdyby ofiarą tych ataków, no ale na pewno takie świadectwo no, nie podnosi autorytetu obecnego przewodniczącego Platformy. Na pewno to gdzieś krąży wśród działaczy. To jest jakiś powód do różnych przycinków. I w tym względzie no, ta wypowiedź samego Sikorskiego, ona pokazuje, jaka była ówczesna pozycja Schetyny w partii. Zresztą pamiętajmy, że przed odjazdem Tuska do Brukseli Schetyna praktycznie był trupem politycznym. Natomiast on się odrodził od tamtego czasu. Pewnie bardziej Sikorski jest dzisiaj trupem politycznym niż sam Schetyna. Natomiast pozycja Schetyny jako lidera jest słaba. On ma ludzi, cały szereg ludzi, którzy nie tylko go nie szanują, to widać po tej wypowiedzi, ale się go nawet nie boją, bo w przeciwieństwie do Tuska się jednak bano się jego jakichś, powiedzmy, działań takich czyszczących. On wielu tych działaczy dawnej Platformy wyeliminował z gry. Zwróćmy uwagę, kiedyś był taki triumvirat, był i Lokita, była i Zyta Gilowska. On eliminował tych swoich takich współliderów, takich silnych postaci, bardzo konsekwentnie, bezwzględnie. Był Maciej Błażyński wcześniej. Tak, Błażyński, nawet Orechowski. Znaczy, on był, znaczy w tym sensie, że jeśli ktoś go nie szanował, czy nie był z jego obozu, to przynajmniej się go bał. Natomiast Katyna nie jest w stanie nawet usunąć z partii, co wydaje się oczywistością ze względu na jej interes, mianowicie Hanny Gronkiewicz-Waltz. No ona się pogrąża, ta komisja weryfikacyjna pokazuje coraz to kolejne rzeczy, które są no, gigantycznie obciążające, aferalne, sprawy, które się w urzędzie działy. To jest politycznie rzeczą oczywistą, że się takich polityków no, odsuwa na bok. Jak była sprawa zegarka omawianego podczas w czasie tej rozmowy, no to Tomka usunięto. Natomiast Grzegorz Schetyna jest na tyle słaby wewnątrz tej partii, że nie może tego uczynić, ponieważ wszystkie inne frakcje są stałe, wszystkie inne frakcje jakoś są w stanie go szachować, więc on musi się z nimi liczyć. Musi się nawet liczyć z tą frakcją takich gniewnych,
młodych, gniewnych, a może niektórzy uważają, że szalonych, którzy tak radykalizują postawę Platformy, starają się tak agresywnie funkcjonować, że Schetyna, bojąc się, że oni go obejdą z jakiejś strony, że wyeliminują go jako lidera, upodabnia się do nich swoją agresywnością. Przypomnę ostatni jego pomysł, żeby posłów, którzy głosują za reformą sądownictwa, wsadzać do więzienia, żeby kodeks karny nowelizować w tym względzie. No, nikt racjonalny takiego pomysłu by nie wrzucał. On stara się przynajmniej zewnętrznie pokazywać, że jest bardziej radykalny niż najwięksi radykałowie. Bardziej lojalny w stosunku do Gronkiewicz-Waltz niż to tego wymaga interes partyjny. Więc to jest nieporównywalna postać w tym względzie. I ta rozmowa, myślę, że tylko tę partię jeszcze bardziej pogrąży w pewnych takich wewnętrznych konfliktach i takiej, prawda, niestabilności, również co do określenia jakichś ważnych celów na przyszłość. No, sama Gronkiewicz-Waltz pogrąża się coraz bardziej, bo nie dość, że stała się wyrocznią w sprawie, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne, jednoosobową, więc jeżeli ktoś z słuchaczy ma wątpliwości, to do wyroczni w ratuszu warszawskim może się zwrócić, natomiast to, żeby jeszcze podatnicy płacili za nią kary, to już jest kuriozum i wynajmowanie prywatnych kancelarii prawnych po to, żeby ewentualnie wymyślali, jak ominąć zapłacenie kary, to znaczy, że ta pazerność na pieniążki jest całkiem spora. Ale to nie byłby już taki wielki problem Platformy dzisiaj, wizerunkowy, gdyby ona na przykład rok temu albo wcześniej została z tej Platformy usunięta lub chociaż zawieszona. Natomiast ona jest wiceprzewodniczącą tej partii, więc praktycznie wszystko, co ją dotyczy, dotyczy pośrednio i tejże partii. I to są rzeczy samobójcze, jeśli bierzemy pod uwagę działanie na scenie politycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk i nasz gość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Audycję prowadził się Dariusz Drążek. Drodzy Państwo, zachęcam teraz, zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Telefony dla tych, którzy chcą podać może i swoją intencję, poprowadzić modlitwę. 11 48 56 655 23 30.